Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 20. Zaczynamy, co słychać. Ja nazywam się Aneta Duraj, a moim dzisiejszym gościem jest starosta powiatu starogardzkiego, pan Patryk Gabriel. Witam serdecznie, panie wicestarosto. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc korzystając z okazji, może pan złoży życzenia naszym miurusińskim. Z przyjemnością złożę życzenia wszystkim najmłodszym, którzy jeszcze obchodzą to święto, chociaż muszę powiedzieć, że w czasach, kiedy nie składano tego typu życzenia z okazji Dnia Dziecka, to o godzinie 20 ja już niestety tak byłem konserwatywnie wychowywany, że leżałem pod pierzynką. Mieliśmy taki zwyczaj, że po dobranocce, która była o 19, jeszcze jakieś tam drobne historie i koło 20 rodzice wysyłali nas do łóżka, więc gdyby jakiś dzieciak jeszcze miał ochotę akurat nas posłuchać, co jest dosyć mało prawdopodobne, aczkolwiek byłoby nam pewnie miło, to wszystkiego najlepszego i niech wasze święto trwa cały rok. Panie starosto, rozmawialiśmy w co słychać już jakiś czas temu, minęło prawie półtora roku. I wiele się w powiecie starogardzkim od tego czasu zmieniło. Ja chciałam zapytać przede wszystkim o tą wielką inwestycję, wielki projekt, rozwój Kociewskiego Centrum Zdrowia. Prace na ukończeniu, jak to w tej chwili wygląda? No tak, myślę, że w stosunku do tego, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, aż się nie chce wierzyć, że tak szybko czas leci, to te prace bardzo się posunęły i ich efekty widzą już wszyscy, którzy odwiedzają Kociewskie Centrum Zdrowia, czy gdzieś obok przejeżdżają, ponieważ powstał zupełnie nowy blok operacyjny z centralną sterylizatornią i on po prostu jest. Wszyscy go widzą i to piękny budynek tuż przed szpitalnym oddziałem ratunkowym. No ale też takie dodatkowe inwestycje, które już są na ukończeniu, czyli od dawna wyczekiwany zakład diagnostyki obrazowej, który pozwolił nam jako właścicielowi i przede wszystkim personelowi i osobom pracującym w Kociewskim Centrum Zdrowia uniezależnić się od zewnętrznych dostawców tego najważniejszego w procesie diagnostycznym, czasami badania, którym jest tomograf czy rezonans, czy badanie rentgenem czy USG. Dzisiaj te urządzenia w absolutnie europejskim, światowym standardzie są na wyposażeniu zupełnie nowego zakładu diagnostyki obrazowej, będącego dodatkowym oddziałem naszego Kociewskiego Centrum Zdrowia. To inwestycja, którą udało nam się mimo pandemii bez specjalnych opóźnień oddać do... Halo, boję. Pomylić, ale... Prawie 9 milionów złotych ta inwestycja kosztowała. Przepraszam, bo... Przez chwilę mi jakby głos gdzieś uciekł, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze słyszeli. Czyli ten oddział diagnostyczny już mogą korzystać pacjenci, tak? Tak, wszyscy pacjenci, którzy dzisiaj są naszymi klientami, są obsługiwani przez zakład diagnostyki obrazowej będący w strukturze szpitala i w zarządzie szpitala. No chyba niespecjalnie trzeba komukolwiek tłumaczyć, jak znakomite niesie to efekty no w całym tym procesie, w sumie nieprzyjemnym, kiedy musimy pojawić się w tego typu instytucji jak szpital powiatowy, ale nie można zapominać o tym, że wraz z tymi inwestycjami zrobiliśmy mnóstwo takich rzeczy, które trochę nam pomogły dosyć sprawnie, oczywiście w sposób dramatyczny to wpłynęło na nasze życie, ale przepłynąć przez ten czas najgorszych covidowych zawieruch. Mianowicie zmieniliśmy cały system rozprowadzania gazów medycznych, czyli choćby tlenu, który jest podstawowym lekiem wykorzystywanym w leczeniu po zakażeniu koronawirusem, czy mamy zupełnie nową transformatorownię. To jest taka inwestycja, która pozwoliła nam dostarczyć odpowiedniej jakości energię elektryczną w odpowiedniej ilości do tych nowych urządzeń, bo to nie jest tak, że trochę jak w domu, że możemy kupić przedłużacz i podłączyć jakieś urządzenia,
musimy wiedzieć, że w szpitalu ta ciągłość dostawy energii elektrycznej, podstawowego medium, jest absolutnie kluczowa i w zasadniczy sposób wpływa na bezpieczeństwo. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pół godziny na przykład nie było prądu. Dzięki tym inwestycjom, również wielomilionowym, dzisiaj w wypadku, robiliśmy takie próby oczywiście, w wypadku, gdyby zanik tego prądu nastąpił, to mamy ogromny zapas pomiędzy tym, na ile pozwalają nam funkcjonować tak zwane UPS-y, czyli te baterie, które są przy urządzeniach szpitalnych, w szczególności tych, które dbają o to, żebyśmy nasze funkcje życiowe nie ustały, a tym, jak cały system się, mówiąc trochę takim żargonem, podniesie i zaczną działać alternatywne źródła energii, również bardzo kosztowne, również odnowione i również dające nam gwarancję, że przez wiele, wiele lat od strony energetycznej jesteśmy zabezpieczeni. Panie starosta, skąd fundusze na tak wielką inwestycję? Oj, muszę powiedzieć, że to dobre pytanie i w dobrej chwili wypowiedziane, zadane. Bardzo się cieszę, że mogę o tym powiedzieć. Otóż już kilkanaście lat temu podjęliśmy jako Rada i ówczesny Zarząd Powiatu decyzję o tym, że... Halo? Słychać mnie? Przerwało nam coś tutaj. O. A czy teraz jest lepiej? Ja się postaram może bliżej do mikrofonu. Coś nam zerwało na chwilę, ale mam nadzieję, że jest. Ja powtórzę w takim razie. Dobrze, że słuchacze nas słyszą. Wróćmy do tych funduszy. Skąd fundusze? Tak, w lipcu tego roku będziemy obchodzili taką miłą rocznicę, ponieważ czy zakończenie pewnego etapu, ponieważ spłacimy zobowiązania, które zastaliśmy przy przekształcaniu szpitala powiatowego w spółkę. To już 12 lat albo 11, nie chciałbym teraz, trochę wstyd, że nie jestem pewien. Na pewno przekroczyliśmy dekadę działalności tej spółki i to pozwoli nam ta konsekwentna spłata tych zobowiązań zaległych, które postawiły w tamtych latach szpital w dramatycznej sytuacji, pozwoli nam na zaciągnięcie zobowiązania w postaci wypuszczenia obligacji samorządowych, na co zgodziła się, z przykrością stwierdzam, niejednogłośnie Rada Powiatu Starogardzkiego jakiś czas temu. Nie wszyscy radni zagłosowali za tą decyzją. Natomiast pozostała część środków to oczywiście zasługa naszej przynależności do tej wielkiej rodziny krajów europejskich, jakimi jest Unia Europejska. Dzięki świetnie napisanemu projektowi nasz szpital został bardzo wysoko oceniony. Był w pierwszej trójce najlepszych wówczas projektów tego typu w województwie pomorskim. I pośród większości szpitali marszałkowskich, również nasz uzyskał do ponad 20-milionowe dofinansowanie do tej inwestycji, która, trzeba przyznać, ona jest zdecydowanie wyższa i pewnie będzie gdzieś oscylowała w okolicach 60 milionów złotych, będąc tym samym absolutnie liderem inwestycji powiatu starogardzkiego w ogóle w historii naszej działalności. Ale to nie koniec inwestowania w Kociewskie Centrum Zdrowia. Skąd dalej fundusze? W czasie pandemii oczywiście wspieraliśmy się środkami rządowymi dosyć sprawnie, nawet powiedziałbym bardzo sprawnie przebiegała współpraca z przedstawicielstwem rządu w województwie, tutaj z wojewodem, Wydziałem Zdrowia. Muszę oddać, że rzeczywiście sprawnie nam to szło i jakieś środki zostały przeznaczone, ale też niezawodnie Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Województwa Pomorskiego odpowiedział na nasze wezwania, na nasze prośby i również wsparł tę inwestycję takimi dodatkowymi środkami, nazwijmy je covidowymi. W Starogardzie, w naszym powiecie, nie tylko
inwestujemy w szpital, jesteśmy w przededniu. O to miałam zapytać. No właśnie. Nie chciałbym ciągle o tym szpitalu, bo czasami jest tak, to jest oczywiście najważniejsza z naszych inwestycji, ale czasami jest tak, że przedstawiciele innych branż, innych dziedzin naszego życia mówią do mnie: Patryk, co ty opowiadasz ciągle o szpitalu, a przecież budujemy na przykład wspólnie z pieniędzmi rządowymi i naszych partnerów z miasta Starogard, przebudowujemy kolejny odcinek, gruntownie przebudowujemy odcinek najdłuższej drogi, ulicy w Starogardzie, w stolicy Kociewia, ulicy Lubichowskiej, to ponad 8 milionów złotych, czyli ogromna inwestycja, która wpłynie i na bezpieczeństwo, i na komfort życia mieszkańców i osób, które tamtędy codziennie w ogromnych ilościach się przemieszczają. Ta inwestycja, myślę, w drugiej połowie czerwca, gdzieś koło połowy czerwca, zostanie oddana do użytku i w znakomity sposób ułatwi życie nam, mieszkańcom Starogardu i osobom, które z tamtej strony do naszego pięknego miasta przyjeżdżają. Tak, my też często jeździmy na materiały tamtą drogą, także na pewno się przyda. Panie starosto, powiedz, Starogardzki zawsze też inwestował bardzo duże środki w młodzież, w nowe pokolenie, rozwijające się szkoły branżowe, licea. To takie też oczko w głowie, wiem, że pana. Teraz trwa ta rekrutacja do szkół. Także chciałabym się zapytać, czy warto jest uczyć się w szkole średniej w powiecie starogardzkim? Na co mogą liczyć młodzi uczniowie, przyszli uczniowie? Nie wiem, czy to dobra wizytówka, ale ja jestem absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim. Mimo upływającego czasu ciągle się uśmiecham i raczej jestem osobą, która jest zadowolona z życia, nawet jeżeli pojawiają się jakieś problemy. Tak to mówiąc trochę żartem, ale obiektywne wskaźniki badania jakości pracy szkół średnich pokazują, że mamy tutaj u nas w systemie dwa licea, pierwsze i drugie liceum ogólnokształcące, oba mieszczą się w Starogardzie Gdańskim, to na tle podobnych miejscowości jak Starogard, takich powiatowych miejscowości, to są absolutnie wyróżniające się licea. Ja muszę powiedzieć, oddać to cesarskie władzom powiatu i miasta Kwidzyn, tam ten system jest trochę inaczej skonstruowany, bo on jest jakby zarządzany od pierwszej klasy taki skoordynowany sposób, to jest pewne ułatwienie, ale poza tym nie przychodzi mi na myśl, nie ujmując nikomu nic, żadne miasto powiatowe, które na poziomie liceów ogólnokształcących oferowałoby lepszą jakość kształcenia. Nasze technika, choćby takie technikum, w którym nieraz spotykaliśmy się na targach edukacyjnych, czyli Technikum Noblistów Polskich, tak zwane ekonomik, no to przez wiele lat najlepsze technikum w województwie pomorskim według obiektywnych wskaźników. Jeżeli ktoś ma ochotę być w przyszłości, nie wiem, żołnierzem, logistykiem, ciągnie go do munduru i to dziewczyny i chłopacy są ludźmi, którzy dzisiaj mają taką ochotę, żeby tego typu kariery zawodowej spróbować, no to mamy technikum w Mykietyna w Skurczu, które ma klasy mundurowe. Jeżeli mówimy o takiej perełce kształcenia rolniczego, przyrodniczego, takiego związanego z naturą i to od architektury krajobrazu po technika hodowcy koni, no to Bolesławowo, to chyba wszyscy się zgodzimy, no nie ma specjalnie, może starosta Gdański miałby inne zdanie, ale z wyjątkiem tego, to myślę, że jest to na pewno czołówka absolutnie krajowa szkół tego typu. Zresztą też nieraz spotykaliśmy się z widzami północnej i z panią redaktor w Bolesławowie, choćby przy okazji Business Weeków. Ja powiem taką ciekawostkę, w drugi rok z rzędu będziemy robili Business Week, niestety online, i
I w zeszłym roku nasi uczniowie ten Business Week taki globalny w konkurencji z innymi młodymi ludźmi z całego świata wygrali na przykład. Także to chyba też jest dowód na to, że to kształcenie dzięki dyrektorom i gronom pedagogicznym w jakimś stopniu pewnie też władzom, zmieniającym się władzom powiatu jest na bardzo, bardzo dobrym poziomie i nie ma co tutaj jakiejś hipokryzji uprawiać, nie się przesadnie tego wstydzić, wręcz odwrotnie, ja jestem z tego powodu dumny i na pewno to nie jest koniec i tutaj ktoś, kto chce, myśli o karierze zawodowej albo o studiach i chciałby spróbować sił w naszych szkołach, to serdecznie zapraszamy. Muszę powiedzieć, że takich okolicznych miejscowości spoza Starogardu, spoza powiatu starogardzkiego, to mamy na przykład bardzo wielu uczniów z Pelplina i oni sobie chwalą naukę w naszych szkołach. My jesteśmy dumni, że możemy im też pomóc, a przecież wiemy, że to już powiat tczewski. Ostatnio przy okazji kręcenia materiału na targi multimedialne byliśmy w Bolesławowie, no i tam spotkaliśmy młodą dziewczynę, która była aż spod Poznania i uczy się właśnie w szkole średniej, także widać, że tych uczniów przyjeżdżają z całej Polski, także szkoły są bardzo, bardzo popularne i na wysokim poziomie, bo mówiła, że takiej szkoły w okolicy u niej nie było. Także gratuluję tak dobrych szkół i zachęcamy młodzież do oglądania jeszcze targów edukacyjnych. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to zapraszamy na Północną. Materiał wisi, można obejrzeć, można zobaczyć wszystkie szkoły w powiecie starogardzkim w jednej multimedialnej pigułce. Także serdecznie zachęcam. Miałam zapytać właśnie o ten Business Week, ale pan starosta już, że tak powiem, wyszedł przed szereg i rozumiem, że multimedialny już drugi rok. Myśli pan, że wrócimy do tego stacjonarnego trybu Business Weeku, bo był on na pewno bardzo, bardzo fajny. Panie redaktor, no rozmawiałem z szefowymi ze SIAT, Stowarzyszenia Washington Business Week Association i niestety ta pandemia dotyka ekonomicznie nie tylko naszego społeczeństwa i naszej gospodarki, ale generalnie ona sieje spustoszenie we wszystkich gospodarkach i w sytuacji, w której firma, która jest głównym jakby sponsorem tego przedsięwzięcia, czyli firma Boeing, no ma określone, no nie jest to pewnie czas hossy dla tej firmy, bo samoloty nie latają. Wiemy dobrze, że te ograniczenia są no takie dosyć znaczące. No to nie wiemy, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Ja jestem przekonany i my zadeklarowaliśmy naszą determinację w tym, żeby wrócić i w realu odbyć 10. jubileuszową edycję Business Week, bo ta w tym roku będzie 11, ale 9 było, czy będzie w sumie z tą takich realnych, w realu, a jedna dziesiąta była niestety gdzieś tam przez Zooma, czy jakąś inną platformę, czy BeLive. Rozmawialiśmy na ten temat z zarządem, z panem starostą, z panią starostą, z kierownictwem tutaj Wydziału Edukacji. Na pewno będziemy chcieli to zrobić i zaprosić naszych uczniów i też absolwentów tego projektu, bo to jest w sumie kilkaset osób, które dzisiaj, te, które były 10 lat temu naszymi uczestnikami, to dzisiaj to są osoby już po studiach, które odnoszą naprawdę fantastyczne sukcesy. Ostatnio przechodząc korytarzem Starogardzkiego Szpitala gdzieś podczas jakiejś tam rady budowy spotkałem panią doktor Wierzbę, Aleksandrę, która jest no, córką też naszego radnego, pana dyrektora Wierzby ze szpitala, a dzisiaj już jest absolwentką medycyny i u nas to jest dla niej pierwsze miejsce pracy, zaczyna pracę w tym zawodzie ciężkim i wspominaliśmy o tym, jak ona mimo wcześniejszych deklaracji wobec rodziców, że chce
zostać lekarką, to po tym Business Weeku myślała raczej o jakichś biznesowych aktywnościach czy studiach. No na całe szczęście poszła na studia medyczne i mamy dzisiaj jedną dobrą lekarkę więcej, nigdy ich za wiele. Także to jest fantastyczny projekt. Podobny projekt jak mający już 13 lat projekt Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego, te dwa światy, te dwa projekty. Mimo pandemii staramy się utrzymywać przy życiu. Powiedziałbym, że nawet Młodzieżowa Rada Powiatu to rozpędu nabrała w pandemii, a nie zwolniła. Także wczoraj nawet mieliśmy taką podsumowującą konferencję. To my powiat, świadomy powiat, młody powiat, ludzie młodzi na różne tematy, nawet bardzo takie dorosłe debatowali. Fantastyczna sprawa, to można być z nich dumny. Panie starosto, pan jest propagatorem sportu, bardzo czynnym, lubi pan sport. Ostatnio spotkaliśmy się na swimrunie, długo oczekiwana impreza, bo wiele tych sportowych imprez ostatnio nie było. Czy powiat starogardzki można nazwać taką stolicą sportu? Czy stolicą właśnie takich biegowych form wypoczynku? Bo jest tego tam sporo. Ja myślę, że nie powinniśmy mieć kompleksów, jeśli idzie o ofertę, którą tacy dobrze rozumianym w znaczeniu tego słowa zapaleńcy oferują naszym mieszkańcom i turystom i osobom z całego Pomorza i z kraju, bo przecież, a nawet i z zagranicy, bo rozmawialiśmy o tym w niedzielę, w sobotę na tym swimrunie. No przyznam też tutaj naszym widzom i słuchaczom, że ja nie zdecydowałem się ze względu na temperaturę, chyba bym umarł, raczej jestem zmarzlakiem, a temperatura no nie była najwyższa tej wody. Ale dzisiaj byłem już biegać wokół Sumińskiego Jeziora, zresztą wczoraj też rano przed pracą, także trochę mam nadzieję, że się tym sposobem usprawiedliwiam. W niedzielę na przykład spotykamy się w Skurczu, gdzie klub skupiony wokół panów Kłosów, pana Szarmacha, MTX Skurcz organizuje takie zawody MTB na dystansie 28-56 km. Lisim szlakiem, chyba tak to się nazywa. Wczoraj na przykład i dzisiaj odbywały się zawody pod patronatem tutaj samorządów lokalnych i firmy Ola Skalisk, które organizowały OSIR Starogard dla przedszkolaków. No, w sumie 500 przedszkolaków wzięło udział w takiej rozrywce na świeżym powietrzu z akcentami sportowymi. Wszyscy, którzy uczestniczyli, dostali koszulki okolicznościowe, takie piękne, ekologiczne medale. Od wielu lat mamy tutaj na miejscu triatlon, mamy Grand Prix, które Kazimierz Chyła, starosta starogardzki, objął swoim patronatem. To jest chyba 15 biegów tutaj na naszym Grand Prix Kociewia, na naszym terenie. My mamy taką fajną imprezę Biegam, bo lubię lasy. Rzeczywiście nie chciałbym tutaj nas jakiejś gradacji dokonywać, ale na pewno nie ma ziewania, nie ma spania. Jeżeli ktoś chce być aktywny i trochę porywalizować, to tutaj u nas na Kociewiu, w Starogardzie i w okolicach, w poszczególnych gminach powiatu starogardzkiego, no ta oferta jest bardzo, bardzo bogata. Widziałam na Facebooku i na stronie, że 7 czerwca już wracacie normalnie do pracy, w tym sensie, że będziecie obsługiwać już klientów, kontrahentów przychodzących do starostwa w trybie takim jak sprzed pandemii. Wszystko wraca do normy. Myśli pan, że już ta pandemia powoli dobiega końca? Czy będziemy się... Tak, ja chętnie się wypowiem na ten temat, pani redaktor, ale od razu zaznaczając, że jestem absolwentem socjologii i mimo, że od kilkunastu lat zajmuję się sprawami ochrony zdrowia zawodowo, no to żadnym lekarzem ani specjalistą od pandemii nie jestem. Natomiast obserwuję uważnie z taką socjologicznym nerwem, myślę, naszą rzeczywistość i muszę z przykrością stwierdzić, że nie
stawiam, że tak powiem, duże ciastko na to, że niestety problem pandemiczny w Polsce się nie skończył i nie wiem w jakim rozmiarze ani i chciałbym się mylić oczywiście i być czarnowidzem zupełnie nieuzasadnionym, ale boję się niestety, że ze względu na jakąś taką zupełnie dla mnie niezrozumiałą niechęć do nauki, do tego, co przyniosło Europie i światu oświecenie, do osiągnięć umysłów ludzkich. Ludzie, wielu Polaków, znaczna część dorosłych Polaków nie wierzy w skuteczność nauki, tego, co mówią nam fachowcy, co nam pomagają, lekceważy sobie różnego rodzaju zalecenia, a już zupełnie dla mnie czymś niezrozumiałym, szkodliwym i bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznym jest jakiś ten taki antyszczepionkowy ruch, który nabiera rumieńców i prowadzi do tego, że że coraz trudniej zobaczyć na horyzoncie taki odsetek osób podwójnie zaszczepionych, który pozwoli nam na osiągnięcie tej populacyjnej odporności. No, ja nie wiem, czym to jest spowodowane, ale gdyby przez jakiś przypadek naszej rozmowy słuchały osoby, które mogą włączyć się w propagowanie, tak jakby chociaż ostatnio Robert Lewandowski, kapitan naszej reprezentacji, który się zaszczepił, który pokazał to na filmiku, który się tego nie wstydzi. Ja myślę, że takie osoby dają znakomity przykład. Ja bym sobie życzył i apeluję do hierarchii Kościoła katolickiego, żeby tak jak w wielu ważnych sprawach zabiera głos przy użyciu ambon i osób poszczególnych proboszczów naszych parafii, żeby naprawdę wesprzeć rząd w propagowaniu szczepienia, bo jeżeli nie, to będziemy mieli znowu do czynienia z zupełnie niepotrzebnymi śmierciami, cierpieniem, powikłaniami, może nie daj Boże jakimś lockdownem i wieloma innymi takimi, bym powiedział, socjologiczno-psychologicznymi skutkami, których rozmiary i jakby doniosłość trudno nam dzisiaj ocenić. Także ja nie jestem niestety optymistą. Wcale nie uważam, że powinniśmy sobie, mówiąc bardzo kolokwialnie, bimbać i przestać wierzyć w to, że ten wirus się gdzieś tutaj kręci. Ja dzisiaj rozmawiałem, myśmy rano takie spotkanie dotyczące przebudowy oddziału wewnętrznego. Zdrowia, nim nakazały nam to władze z wojewodą i NFZ-em na czele, został przekształcony w oddział, nazwijmy go zakaźny, walczący z COVID-em, to była nasza inicjatywa, mówił, że na przykład już dzisiaj, po jakiejś tam przerwie, pojawiła się osoba wśród jego pacjentów pozytywna. A niby mamy jakiś odwrót taki radykalny i właściwie jak oglądamy na ulicy, ja teraz nawet zerkam sobie przez okno, to tutaj patrzę, że gdzieś połowa osób tylko ma maseczki, bo zdecydowano o tym, że nie trzeba ich zakładać, a stoją w odległości od siebie, bym powiedział, 30 centymetrów, bo pada deszcz i stoją pod wiatą przystankową. No to, no sorry, no to jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie, jak ten wirus się roznosi, no to ja, to jest mi przykro po prostu i jakoś tego nie jestem w stanie zrozumieć, aczkolwiek no my będziemy starali się dalej przekonywać wszystkich do tego, żeby się zaszczepić. Ja sam czekam na drugą dawkę i już się nie mogę doczekać, bo wiem, że po kilkunastu dniach od tej drugiej dawki, która ma nastąpić to szczepienie w piątek, to będę bezpieczniejszy i troszeczkę bezpieczniej będę mógł się, nie wiem, z moją przewlekle chorą mamą spotkać i nie zrobić jej, nie daj Boże, krzywdy. Ja też gorąco zachęcam do szczepień. Sama też będę miała drugą dawkę po panu staroście, czyli w sobotę. O. Także moi drodzy, szczepmy się, bo naprawdę tylko dzięki temu możemy
uniknąć tej pandemii albo doprowadzić do tego, że wrócimy jak najszybciej do normalności. Panie starosto, dziękuję panu za dzisiejszy poświęcony czas. Widzę, że też jest pan pracusiem, bo dalej w pracy, mimo późnej pory. Rozumiem, że lubi pan swoją pracę. Swoją pracę ja nawet bym powiedział bardzo lubię. Znaczy jestem rzeczywiście, ale wiem, że pani redaktor też, bo nie będziemy oszukiwali, że znamy się tam od wczoraj czy od soboty, od swimrana. Nie, ale wiecie, szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie sytuacji, a miałem już taką sytuację w życiu zawodowym, tym takim dorosłym, kiedy musiałbym chodzić do pracy z przymusu i tylko po to, żeby móc opłacić kredyt za dom. Oczywiście chodziłbym, ale to jest okropne. Ja bardzo lubię swoją pracę, mimo że w piątki nasza rozmowa byłaby mniej płynna i częściej bym się zacinał, ponieważ no, ona jest dosyć stresująca i męcząca i ja rzeczywiście bywam właściwie codziennie bywam zdecydowanie dłużej niż wskazują na to godziny urzędowania. Natomiast też, żeby nie być tutaj poczytanym za jakiegoś takiego populistę, nie zrywam się i nie jestem o 7 w pracy. Znaczy to powiem zupełnie szczerze, gdzieś koło 8 zaczynam pracę, natomiast wstaję wcześniej, bo oddaję się rano aktywnościom takim sportowym. Teraz biegam wokół, a to jest oficjalny tytuł, najpiękniejszej wsi gminy Starogard tego roku, czyli miejsca, w którym byłem chrzczony, pięknego Sumina. O, to jest najpiękniejsza wieś, to nie wiedziałam, że akurat to jakiś konkurs wygrała, tak? Czy pan Starogard? Tak, tutaj się odbywa co roku taki konkurs i później on chyba nawet jest konkurs na poziomie marszałka województwa i to są takie eliminacje gminne, później powiatowe, Sumin przedarł się przez eliminację, a ja będę tutaj oszukiwał, ja kibicuję, tam mój dziadek był organistą, drugi dziadek był kiedyś dyrektorem szkoły, przy której odbywa się dzisiaj swimrun, także ta mój tata zaczynał karierę nauczyciela wiele, wiele, wiele lat temu, no tak, już też nie będę go postarzał, ileś lat temu w Suminie uczył historii, a my z bratem wcześniej biegaliśmy po okolicznych polach tutaj pod Starogardem, bo mieszkamy trochę tak w takim miejscu, w którym możemy sobie na to pozwolić, a teraz po prostu wsiadamy w samochód, jedziemy 10 minut nad jezioro i robimy kółko, które ma według wskazań mojego zegarka 6 km 560 metrów. Także ja już to tam każdy centymetr tej trasy znam, gdyby ktoś chciał, to może dzwonić albo pisać, ja powiem gdzie co, jaka kałuża jest i gdzie w tym roku jest kukurydza, a gdzie rzepak. Także tutaj to fantastyczne miejsce. W ogóle Pomorze, Kociewie, w szczególności, nie będę kłamał, ja się urodziłem w Gdańsku, ale jestem kociewiakiem z całego serca. To jest naprawdę piękne miejsce i gdyby jeszcze ta pogoda trochę się zmieniła, już nie żądam wiele, ale u nas znowu pada teraz, także nie wiem jak u was, ale... U nas jeszcze nie pada, ale korzystając z okazji, że pan starosta tak reklamuje, to ja też zachęcę naszych drogich internautów do odwiedzania Kociewia, a na zachętę oglądajcie Północną w podróży na Kociewiu, bo tam naprawdę w zeszłym roku nagraliśmy 3 piękne odcinki, zwiedziliśmy większość pięknych miejsc na Kociewiu. W tym roku też się wybieramy i was też zachęcamy do odwiedzania Kociewia. Jeszcze raz dziękuję panie starosto za spotkanie, moglibyśmy tak rozmawiać jeszcze długo, ale czas nagli. Do zobaczenia drodzy internauci. Do widzenia. A was zapraszam drodzy internauci na środę też na kolejny z cyklu webinarów związanych z prawem pracy, środa, godzina 19. Jeszcze raz do zobaczenia i do zobaczenia pani starosto. Dzięki. Polecamy również zobaczyć, co słychać, cykl rozmów, odcinek 35, Andrzej Chruścicki,
oraz Co słychać? Cykl rozmów, odcinek 34, Anna Staniewicz. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.